Cześć, witam Was w kolejnym odcinku rowerowych porad. Dziś opowiem Wam o tym, jaki rozmiar ramy w rowerze wybrać, tak żeby rower idealnie na nas pasował. I może na początek anegdotka. Kiedyś mój znajomy, kiedy kupował swój pierwszy rower, wyraził w ogóle takie zdziwienie, jak powiedziałem mu, jaki rozmiar ramy będziesz brał. Ojej, to są w ogóle jakieś rozmiary ramy, to nie jest w jednym rozmiarze rowery nie są robione. Więc spuszczam zasłonę milczenia na to, co powiedział. On się już troszeczkę doszkolił, a przecież to jest oczywista sprawa, że jeżeli mamy kogoś, kto ma 2 metry i kogoś, kto ma 1,55 m, no to przecież nie będą jeździli na tym samym rozmiarze ramy. Wyglądałoby to po pierwsze komicznie, po drugie nie wiem, czy w ogóle byłoby to możliwe, żeby tak jeździć. Także dzisiaj opowiem Wam, jak wybrać rozmiar ramy, tak żeby nam po prostu ten rower pasował. Zacznę może od tego, że profesjonaliści, jeżeli wybierają rower, korzystają z czegoś takiego jak by fitting, by sizing, czyli specjalnie komputerowo oblicza się i mierzy się po prostu parametry ciała i do tego dopasowuje się rower, do tego dopasowuje się długość wspornika siodełka, długość mostka, szerokość kierownicy, ale powiedzmy, że ja tutaj będę przedstawiał porady dla osoby, która jeździ sobie po prostu amatorsko i na luzie, więc nie zależy im na tym, żeby osiągać te 0,5% większą prędkość podczas jazdy i przekażę Wam po prostu takie podstawowe informacje, czym się sugerować podczas zakupu. Więc pierwsza sprawa, jeżeli kupujecie rower w sklepie, to już jesteście na dobrej pozycji, ponieważ wybierając się do sklepu, do dobrego sklepu, mamy możliwość porównania sobie kilku rowerów tego samego typu z różnymi rozmiarami ramy. I wystarczy sobie na taki rower wsiąść i tak naprawdę od razu będzie czuć, no ciężko mi tu będzie to teraz zademonstrować, ale od razu będzie czuć, że jeżeli rama będzie za mała, będziecie się kolanami obijać o kierownicę. Jeżeli rama będzie za duża, będziecie się na tym rowerze nadmiernie wyciągać. Jeżeli rama będzie też za duża, nie będzie można opuścić siodełka na taką wysokość, żeby dosięgać do pedałów. Ja kiedyś pamiętam, że jeździłem przez chwilę rowerem mojego kolegi, który jest naprawdę wysoki i opuściłem sobie siodełko, a i tak nie do końca byłem w stanie ustawić to siodełko tak, żeby było po prostu dobrze, żeby mi to pasowało. Więc jeżeli już trochę lepiej się jeździ na za małej ramie niż na za dużej może być po prostu problem. Jeżeli chodzi o rozmiar ramy, to producenci podają długość między osią tutaj suportu i przeprowadzamy linię aż do końca pionowej rurki ramy i ta odległość wyrażana w centymetrach bądź przeliczona na cale jest to właśnie rozmiar ramy. I teraz, żeby dobrać sobie odpowiedni rozmiar ramy, przynajmniej wstępnie, jeżeli kupujemy przez internet albo wybieramy się do sklepu, już chcemy mieć mniej więcej jakiś zakres, którego będziemy szukać, trzeba sobie zmierzyć długość nogi. Wzrost jest to ważny oczywiście parametr, ale jeszcze ważniejsze jest długość nogi. Robimy to tak, że bez butów stajemy sobie przy ścianie w lekkim rozkroku. Można poprosić drugą osobę, która nam w tym pomoże. Bierzemy sobie miarkę, książkę jakąś, na przykład jakąś grubszą, wkładamy między nogi, wyznaczy to nam tutaj linię krocza i przeprowadzamy linię od krocza do ziemi. I wynik w centymetrach jesteśmy w stanie ten po prostu przeliczyć sobie, jaki rozmiar ramy będzie nam potrzebny. Ja nie będę tutaj Was zarzucał tymi liczbami. Za chwilkę wyświetli się plansza, na której będzie pokazane, w jaki sposób dla danego typu roweru wstępnie można sobie wyliczyć odpowiedni rozmiar ramy, czyli po prostu tą długość tutaj, no, długość nogi po wewnętrznej, czy tam długość od krocza do ziemi po prostu, mnożymy przez odpowiedni współczynnik i pokaże nam się wtedy, wyjdzie nam po prostu rozmiar ramy, jaki będzie dla nas odpowiedni. Zaraz zerknijcie. Ok, także tak wyglądają te wzory. Tutaj znajdziecie na górze link do bloga, gdzie ja to jeszcze wszystko rozpisałem, gdzie będą wzory, będzie ta tabelka, żeby się z nią na spokojnie zapoznać. Pamiętajcie jeszcze raz, jest to tylko wstępne wyliczenie, które nam pomoże, no, będziecie wiedzieli, w jakim zakresie się poruszać, ponieważ też różnimy się budową ciała i dwie osoby o wzroście 1,80 m mogą mieć zupełnie różnej długości nogi, zwłaszcza kobiety mają o wiele dłuższe nogi od mężczyzn, także oprócz tego, że ta pionowa rurka jest, ważna jest również długość tutaj tej poziomej rurki ramy, odległości siodełka od osi tutaj kierownicy. Także oprócz tego, że wyliczycie, warto również sobie wybrać się do sklepu, poprzymierzać, posprawdzać. Są również kalkulatory specjalne. Tutaj też znajdziecie link do kalkulatora, który polecam, gdzie będziecie mogli sobie sprawdzić jeszcze dodatkowo, jaki rozmiar ramy by Wam odpowiadał. Również wielu producentów, zwłaszcza ci, którzy sprzedają głównie wysyłkowo, podają też na swoich stronach, są specjalne kalkulatory, dzięki którym można obliczyć, jaka rama będzie dla Was odpowiednia. Ok, i tak jeszcze na koniec. Co w przypadku, kiedy mamy zdecydowanie za małą ramę, bądź zdecydowanie za dużą ramę? Nie wiem, rower po starszym bracie, albo rower, z którego już zaczynamy powoli wyrastać. Powiem Wam tak, delikatnie, oczywiście można sobie poprawiać pozycję za kierownicą, wykupując dłuższy bądź krótszy mostek, szerszą bądź węższą kierownicę, kupić sobie dłuższy wspornik siodełka, tak żeby można było wyciągnąć go bardziej, ale to sprawdza się tylko w przypadku, kiedy chcemy wprowadzić drobne poprawki. Jeżeli rower ewidentnie nam nie pasuje, bądź tak jak mówiłem wcześniej, nie możemy opuścić siodełka już tak, żeby dosięgnąć w ogóle pedałów, to tak naprawdę kombinowanie z tym nic po prostu nie da. Ok, dzięki za oglądanie, jeżeli ten odcinek Wam pomógł, łapkujcie, subskrybujcie, jeżeli chcecie oglądać kolejne odcinki, dostawać o tym powiadomienia. Zachęcam bardzo serdecznie do subskrybowania rowerowych porad i dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej!